Dziękujemy Ci, nasz drogi Ojcze, za Twojego Ducha Świętego, który nam nieustannie usługuje i radością, i pokojem, i uzdrowieniem, i pogłębieniem naszej wiary. Dziękujemy Ci za to uzdrowienie, które dałeś Ani Nawrot. To jest wspaniałe błogosławieństwo Twoje, bo kiedy lekarze już nie potrafią nic zdziałać, kiedy już jest niemożliwe od strony medycznej, aby coś się zmieniło, to dla Ciebie właśnie wtedy jest wszystko możliwe. Ty działasz, Ty widzisz nasze potrzeby, Ty współczujesz nam w naszych słabościach, za to Cię wywyższamy. Dziękujemy Ci. Dziękujemy również za radość Ducha Świętego, którą mamy w Tobie. My, Panie, dzisiaj chcemy ogłaszać to z wielką radością, że należymy do Twojej rodziny, że mamy życie wieczne, że jesteśmy pojednani z Tobą, że życie dla nas tutaj nie jest bez sensu, że nie musimy stosować jakichś takich ludzkich, czy światowych, czy doczesnych metod tego, aby podbudowywać swoje poczucie wartości, czy jakoś się lepiej czuć, bo w Tobie, Panie, mamy wszystko. Mamy błogosławieństwo, mamy Twoją obecność, mamy Twój pokój, mamy też i radość, i miłość, i to wszystko zawdzięczamy Tobie. Więc prosimy, abyś błogosławił teraz to przesłanie, którym się będę dzielić z listu do Efezjan. Panie, dziękujemy Ci za ten cenny list, który tak bardzo zmienia myślenie i tak bardzo utwierdza w prawdzie. Chwała niech Ci będzie. Amen. Dzisiaj, kochani, tak jak mówiłem tydzień temu, że zrobię jakieś takie krótkie podsumowanie tego, czego Duch Święty nas uczył w ciągu ostatnich 6 miesięcy z listu do Efezjan. I wiem, że niektóre rzeczy, które dzisiaj powiem, być może, kiedy je usłyszysz, to one zaświtają w twojej głowie i powiesz, a tak, ja to wiem, albo to słyszałem, albo o tym pamiętam. Jeżeli tak się zdarzy, no to właśnie dokładnie to jest cel tego dzisiejszego nauczania, aby nas utwierdzić, aby przypomnieć sobie to, o czym Duch Święty mówi, bo On robi nieustannie bardzo dużo rzeczy w naszym życiu, ale częstokroć jakoś tak nawał tych różnych obowiązków, spraw codziennych, jakichś rzeczy, jakichś informacji, on po prostu tak wypycha te dzieła Boże, świadomość tego, co Bóg robi w naszym życiu i zapominamy o tym i później mówimy, a czemu Duch Święty do mnie nie mówi? On mówi, tylko ja często zapominam, co on mówi, albo nie zdaję sobie sprawy z tego, co on mówi. Piotr napisał takie ciekawe słowa w 2 Piotra 1, 12-15. Powiedział tak, dlatego zamierzam zawsze przypominać wam te sprawy, chociaż o nich wiecie i utwierdzeni jesteście w prawdzie, którą macie. Prawda, że on chce przypominać to, o czym już wiemy. Takie można było się, ale po co? No właśnie dlatego, że z biegiem czasu zapominamy, jeżeli sobie nie przypominamy regularnie to, co jest nawet oczywiste, I znane możemy zapomnieć. Uważam zaś za rzecz słuszną, dopóki jestem w tym ciele, pobudzać was przez przypominanie. Dołożę też starań, abyście także po moim odejściu stale to mieli w pamięci. Więc wiecie, w chrześcijaństwie nie chodzi o to, aby po raz kolejny wysłuchać kolejne kazanie, jakieś nauczanie i to tam z tego nauczyciela, innego nauczyciela, jakiegoś tam duszpasterza i ciągle tak do przodu i do przodu, do przodu. Czasami wystarczy te fundamentalne, podstawowe rzeczy naprawdę z Duchem Świętym przejść, przetrawić, przerobić je w środku i to będzie miało potężny wpływ na całe nasze życie. Wcale nie muszę szukać jakichś odkrywczych, nowych prawd albo starych prawd przedstawionych w jakiś taki niesamowity sposób, jakbym nigdy ich wcześniej nie słyszał. Czasami wystarczy przypomnieć sobie to, co już wiemy od dawna. Bo jeżeli chodzi o taki jakby zakres wiedzy, jeżeli tak moglibyśmy powiedzieć, to te podstawowe doktryny chrześcijańskie to nie jest nie wiadomo jakie 5 lat studiów jakiś tam na jakimś wydziale jakiegoś uniwersytetu i po prostu nic tam nie wiesz i ciągle coś nowego się dowiadujesz. Naprawdę myślę, że podstawy chrześcijaństwa można przy takim dobrym, zdyscyplinowanym podejściu w kilka miesięcy opanować i to wystarczy. W sensie jakby zakresu ogromu, czy ilości tej wiedzy, którą mamy zapamiętać, to wystarczy. I jeżeli przypominamy sobie to i żyjemy tym, to wtedy jesteśmy w dobrym miejscu. Więc
Więc tak, jeżeli słuchając tego, co dzisiaj powiem, mówisz, aha, to ja już to wiem, no to właśnie super, to bardzo dobrze, o to mi chodzi. Więc to podsumowanie robię z tego powodu, że uważam, że to, czego Duch Święty uczył nas przez ostatnie 6 miesięcy, po pierwsze, jest absolutnie fenomenalne, biorąc pod uwagę kontekst, w jakim Efezjanie usłyszeli te prawdy. Listy Efezjan i Kolosan są jednymi z takich najbardziej wzniosłych listów, takich chrystocentrycznych, mówiących o chwale Bożej, więc jest to absolutnie fenomenalne, a po drugie fundamentalne dla naszego duchowego wzrostu, dla naszego zdrowia psychicznego, dla dobrych relacji między braćmi, siostrami, dla dobrych relacji w rodzinie, między dziećmi i rodzicami. Jest to fundamentalne i fenomenalne. Więc takie krótkie wprowadzenie, które mówiłem na początku lutego tego roku, takie wprowadzenie do tła listu geograficzne, historyczne, religijne. Więc Efes znajdował się dlatego, że już go nie ma, w sensie miasta takiego, są ruiny Efezu. Znajdują się w tej, tutaj gdzie ta gwiazdka tam z lewej strony, Efes, w południowo-zachodniej części Turcji. I w swoim takim szczytowym momencie rozwoju Efes był jednym z najważniejszych i największych i najbardziej, najszybciej rozwijających się miast starożytnego świata. Należał do takiej piątki głównych miast, do których oczywiście Rzym też należał. No i Efes był jednym z tych miast. Mieszkało tam nawet 300 tysięcy ludzi, niektórzy tak szacują. Jak widać tutaj na tej mapie, był portem nadmorskim, a więc posiadał strategiczne położenie handlowe, rozwiniętą gospodarkę, duże znaczenie takie religijne z powodu mnóstwa świątyń. Efes był naszpikowany świątyniami, tak jak Kraków różnymi tam budowlami architektury religijnej. Bardzo dużo ludzi tam przyjeżdżało, a najsłynniejsza z tych wszystkich budowli takich właśnie religijnych to była ta świątynia Artemidy Efeskiej, jeden z tych 7 cudów architektury tamtego świata. A więc do Efezu przybywało z powodu tego, że był na takim właśnie portowym miastem, łatwo dostępnym. Mnóstwo ludzi tam przyjeżdżało. Wielu właśnie w tych celach, aby złożyć hołd Artemidzie Efeskiej. W pobliżu tej świątyni znajdował się targ, gdzie sprzedawano miniaturki tej świątyni. Można było sobie kupić pamiątkę z tej wyprawy swojej tam właśnie do tego świętego miejsca tak zwanego. I z tego powodu, że wielu ludzi robiło naprawdę bardzo dobry biznes i świątynia Artemidy Efeskiej była bardzo znana, to zaczęły się napięcia. Bo kiedy przyszedł Paweł i zaczął głosić Ewangelię i ludzie zaczęli się nawracać i uświadamiać sobie, że czym są fałszywi bożkowie, bożki, nie wiem jak to się odmienia, bożki chyba, tak? Mniejsza o to. I gdy skierowywał wzrok na Chrystusa, okazywało się, że ten bardzo rozwinięty przemysł rzemieślniczy, te usługi, one po prostu lecą w dół. I oczywiście nie można było patrzeć na to w taki obojętny sposób. No i czytamy w Dziejach Apostolskich w 19 rozdziale, bo bardzo dobrym tłem do listu do Efezjan są Dzieje Apostolskie. 18, 19 rozdział, częściowo 20 też, prawda? Więc jakbyś chciał czytać list do Efezjan, najpierw przeczytaj sobie te 3 rozdziały Dziejów Apostolskich, aby rozumieć, co tam się w ogóle działo, w jaki sposób ten list powstał, a działy się naprawdę niesamowite, wspaniałe rzeczy. No i w Dziejach Apostolskich 19 czytamy tak. W owym czasie powstała niemała wrzawa z powodu drogi pańskiej, a więc zgłoszenia Ewangelii w tamtym mieście. Albowiem pewien złotnik imieniem Demetrius, który wyrabiał srebrne świątynki Artemidy, właśnie te pamiątkowe takie miniaturki tej takiej spektakularnie wyglądającej świątyni, zapewniał rzemieślnikom niemały zarobek. Zebrał ich oraz robotników podobnego rzemiosła i rzekł: mężowie, wiecie, że z tego rzemiosła mamy nasz dobrobyt. I dalej
Widzicie też i słyszycie, że ten Paweł nie tylko w Efezie, lecz nieomal w całej Azji namówił i zjednał sobie wielu ludzi, mówiąc, że nie są bogami ci, którzy są rękami zrobieni. Zagraża nam to tutaj niby właśnie taka jakby część filozoficzno-religijna, że nie są bogami zrobieni, nie są bogami ci, którzy są rękami zrobieni, ale tak naprawdę chodziło o to, co tutaj teraz jest napisane. Zagraża nam wtedy niebezpieczeństwo, że nie tylko nasz zawód pójdzie w poniewierkę, lecz również świątynia wielkiej Artemidy będzie poczytana za nic i że ta, którą czci cała Azja i świat cały, może być odarta z majestatu. A gdy to usłyszeli, unieśli się gniewem i krzyczeli, mówiąc, wielka jest Artemida Efeska, i napełniło się miasto wrzawą i ruszyli gromadnie do teatru, porwawszy ze sobą Gajusa i Arystarcha, Macedończyków, towarzyszów Pawła. Lecz gdy poznali, że jest Żydem, rozległ się z ust wszystkich jeden krzyk, który trwał około 2 godzin, wielka jest Artemida Efeska. I na tym są do dzisiaj można zobaczyć szczątki tego amfiteatru, gdzie całe to zamieszanie było, potężny amfiteatr na 25 tysięcy ludzi i większa część miasta poszła właśnie do tego amfiteatru i tam wszyscy jednym głosem przez 2 godziny, równo jak na jakiejś defiladzie wojskowej, skandowali ten okrzyk, że wielka jest Artemida Efeska. Więc nie był to jakiś gwar, nie było to takie zamieszanie, jakieś rozmowy, to było po prostu jedno wielkie, równe skandowanie 2 godziny. Po prostu trudno to sobie wyobrazić, że aż z taką intensywnością się to odbywało. Ale dlaczego się to odbywało? No z tego powodu, że to były za tym jakieś inne moce, jakieś inne siły. Dlatego, że takie zachowanie zdecydowanie wykracza ponad emocjonalne pobudzenie i pokazuje, jak bardzo okultystyczne było to miasto Efes. Jak bardzo dużo wpływów właśnie takich natury duchowej, demonicznej, było skoncentrowanych właśnie w tym mieście. I z tego powodu to, że była głoszona Ewangelia i była taka niesamowita kontrreakcja, po prostu, że całe miasto wzburzone poszło tam na ten amfiteatr, wołają, krzyczą, chcą tam ukamienować tych pozabijać tych ludzi. Widać, że to nie były tylko zwykłe jakieś tam ludzkie preferencje. To naprawdę było jakaś stolica duchowego zwiedzenia w tamtym rejonie i w tamtym czasie. Ci różni bożkowie, którzy tam królowali, którzy panowali, oni tworzyli duchowy klimat tego miasta. Mówiłem wam też o tej bogini Kybele, która była najstarszym i najpopularniejszym bóstwem tamtych czasów, właśnie w tym rejonie tej Frygii i Lidii. No i ciekawe, że ta Kybele, ona była starsza, jeśli chodzi o oddawanie kultu jej, niż Artemida Efeska. Artemida się później pojawiła, ale ta Kybele była taką, miała ciekawy tytuł, była nazwana Magna Mater, czyli Wielka Matka, albo Matka Bogów, albo Matka Boska. To tak dosyć znajomo nam brzmi, prawda? Dla nas tutaj mieszkających w Polsce. Więc była czczona w tej samej świątyni, co Artemida, i miała swoich własnych kapłanów. Kybele miała niezamężnych mężczyzn jako kapłanów, natomiast Artemida Efeska, która była czczona w tej samej świątyni, ona miała z kolei swoje kapłanki. To były, Artemida Efeska była dziewicą niezamężną, taką przedsiębiorczą babką, która tam organizowała różne polowania, jakieś wypady. I ona miała swoje kapłanki, to były niezamężne kobiety. Też nam to jakoś dosyć znajomo brzmi, prawda? Niezamężni mężczyźni, niezamężne kobiety, Matka Boska, dziewica, prawda? Wszystko to się jakoś tak łączy. No i faktycznie złączyło się, bo w 431 roku był taki znany, słynny Sobór Efeski i w tym Soborze Efeskim biskupi chrześcijańscy połączyli ten kult Artemidy Efeskiej i kult Kybele i przerzucili ten tytuł Matki Boskiej i Wiecznej Dziewicy na Żydówkę Miriam, Matkę Jezusa. Wtedy powstał, to było zatwierdzone przez właśnie oficjalnie, po to, żeby ci ludzie, którzy nienawróceni, którzy wchodzili do kościołów, którzy niekoniecznie przeżywali Nowe Narodzenie, żeby im było tak łatwiej, że oni oddawali cześć wcześniej Kybele albo Artemidzie Efeskiej, a tutaj proszę, mają
konglomerat tych obydwu bogiń w postaci tej jednej osoby. Więc te budowle, świątynie, one dyktowały duchowy klimat Efezu jako miejsca tych różnych wpływów, bo tam były wpływy i tych bałwochwalczych pogańskich religii, wpływ egipskiego okultyzmu, była oddawana tam boska cześć cesarzom rzymskim, był grecki intelektualizm, była taka, był kult bogactwa, była, co tam jeszcze było, ta... jeszcze były tam, aha, Biblioteka Celsusa, tak, zgromadzenie wszystkich tam mądrych ksiąg właśnie w tym Efezie. To było trochę później, ale nie za czasów apostoła Pawła, ale jednak były już te tendencje. Więc za świątyniami Efezu nie kryła się wcale jedynie jakaś myśl architektoniczna, ale różne byty i idee świata duchowego, które tam się bardzo silnie rozprzestrzeniały. I z tego powodu Paweł później pisze w liście do Efezjan w 6:12, mówi, że gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Paweł napisał wprost Efezjanom, o co, jaki jest problem, gdzie leży linia frontu. I my dzisiaj jako chrześcijanie XXI wieku, którzy mamy za sobą już bardzo wielowiekową tradycję analizowania tekstów biblijnych, gdzie mamy już naprawdę taką kwintesencję tego, o co chodzi w chrześcijaństwie. Nie musimy jakby tworzyć dopiero podwalin, fundamentów wiary. Powinniśmy naprawdę być dobrze wyczuleni i nie chodzić na kompromisy z rzeczami, które są gdzieś tam na pograniczu, że nam się może wydawać, że można chodzić w miejsce kultu, gdzie oddawana jest cześć nie tylko Jezusowi, ale innym jakimś tam świętym, czy jakimś bożkom, czy jakimś postaciom niby z chrześcijaństwa, ale w zasadzie co ma to wspólnego z Jezusem Chrystusem, że takie kompromisy to jest coś takiego neutralnego, bo tam też są pewne elementy Ewangelii, bo tam też można usłyszeć Słowo Boże, ale przy tym oczywiście 80% z tego to jest po prostu jakieś zwiedzenie. Nie możemy chodzić na takie kompromisy, nie możemy chodzić w tamte miejsca w sensie uczestniczenia tego, chyba że idziemy tam głosząc Ewangelię i mówiąc, że tylko Jezus i tylko On jest drogą zbawienia i tylko On jest odkupicielem. Nikt inny mu w tym nie pomaga, wtedy okej. Okay. Ale wiedzmy o tym, że ten świat ciemności, on jest bardzo silny i bardzo mocno wpływa na życie ludzi. Więc Duch Święty wkroczył, posłał Pawła i wkroczył w to tak bardzo zniewolone i duchowo upadłe miasto, aby przebić się przez te liczne warownie religii, przez zwiedzenia i zadziałał z potężną mocą. Namaścił apostoła Pawła w tak silny sposób, że czytamy właśnie w Dziejach Apostolskich w 19 rozdziale i to było dokładnie w Efezie, właśnie w tym epicentrum okultyzmu, zwiedzenia i oddawania czci różnym bogom. Namaścił go tak bardzo, że niezwykłe też cuda czynił Bóg przez ręce Pawła właśnie w Efezie, tak iż nawet chustki lub przepastki, które dotknęły skóry jego, zanoszono do chorych i ustępowały od nich choroby i złe duchy wychodziły do tego stopnia. Ten fragment tak czytany trochę poza kontekstem, to się wydaje nieco taki dziwny, prawda, że jakieś tam przepaski, chusteczki dotknęły tam skóry Pawła i nagle to przychodziła jakaś moc uzdrowieńcza, że można było ją zanosić w miejsca, gdzie byli chorzy ludzie i to działało, no ale dlaczego Duch Święty tak tego dokonał? Z tego powodu, że bariera, warownia do zburzenia była bardzo silna i była budowana przez setki lat. I żeby tam dotrzeć do ludzi z Ewangelią, naprawdę trzeba było potężnego poruszenia. Jeżeli chciałbyś doświadczać właśnie takiego namaszczenia, takiej mocy Bożej, to idź w miejsca takie właśnie, gdzie Duch, przede wszystkim w miejscach, do których Duch Święty cię posyła, prawda? Ale po drugie, w miejsca, w których ludzie nie słyszeli Ewangelii, w których nie wiedzą, na czym polega
śmierć Jezusa na krzyżu, którzy nie słyszeli może o Jezusie, zobaczysz, jak bardzo Duch Święty będzie ciebie używać. Właśnie tak jak tutaj czytamy, że używał Pawła. Więc Duch Święty rozpalił potężne przebudzenie w Efezie, aby dotrzeć do ludzi związanych po pierwsze religią, po drugie okultyzmem, bo te dwie rzeczy częstokroć przenikają się i przebudzenie było tak wielkie i po prostu było tak spektakularne w tym mieście do tego stopnia, że zaczęły tam płonąć ogniska. Ogniska, które były podpalane poprzez zgromadzenie różnych okultystycznych ksiąg. W Dziejach 19 czytamy, że 19, 18, 20, że wielu też z tych, którzy uwierzyli, przychodziło, wyznawało i ujawniało uczynki swoje, a niemało z tych, którzy się oddawali czarnoksięstwu, znosiło księgi i paliło je wobec wszystkich. I zliczyli ich wartość i ustalili, że wynosiła 50 tysięcy srebrnych drachm. Tak to potężnie rosło, umacniało się i rozpowszechniało się słowo Pańskie. Patrzcie, paliło je wobec wszystkich. I to, co spalili, tam kiedyś mówiłem wam, przeliczałem, to była kwota około te 50 tysięcy drachm, tak licząc w miarę ostrożnie, to było jakieś 800 tysięcy złotych. No to jak na tamte czasy, to była jakaś nieprawdopodobna fortuna. I ludzie to, właśnie bardzo mi się podoba to stwierdzenie, które tutaj podkreśliłem, że paliło je wobec wszystkich. A więc było to publiczne wyznanie. I bardzo mi się to podoba z tego powodu, że myślę, że ważne jest to, aby nasze nawrócenia nie były rzeczami, nie były wydarzeniami potajemnymi, ukrytymi, takimi prywatnymi, bez niczyjej, że nikt o tym nie wie, że tak naprawdę jestem chrześcijaninem. Nie, myślę, że Jezus jest godzien tego, myślę, że każdy z nas się z tym zgodzi, że Jezus jest godzien tego, abyśmy mówili o Nim oficjalnie, abyśmy ogłaszali to, że jesteśmy chrześcijanami, abyśmy mówili o tym w miejscach pracy, w rodzinie, na różnych tam spotkaniach, u cioci, na imieninach i tak dalej, abyśmy mówili, że podjęliśmy decyzję dla Chrystusa, że zostaliśmy ochrzczeni na wyznanie naszej wiary, że nasze życie się zmieniło, abyśmy głosili to publicznie, prawda? Jeżeli mamy jakieś tam swoje facebookowe konta, czy jakieś tam twitterowe, czy inne, nie wiem, ja akurat nie mam, ale jeżeli ktoś ma, no to żeby mówić o tym, żeby po prostu ogłaszać to, że moje życie należy do Chrystusa, że jestem dzieckiem Bożym, że Jezus zmienił moje życie, że uwolnił mnie od różnych tam rzeczy. Więc cenne jest to, kiedy szczerze deklarujemy nasze oddanie Chrystusowi, bo to ma wpływ na innych ludzi. Ten wpływ powinniśmy wywierać, bo moc Królestwa Bożego, która za nami stoi, którą reprezentujemy tutaj na ziemi, to jest moc potężna. To jest moc, którą, że możesz wyjść do ludzi na zewnątrz i nie bać się, że tam ta rzecz, którą ktoś się zmaga, przewyższa możliwości Boga. Nie, Bóg jest w stanie uwolnić i uzdrowić każdego człowieka. Więc popatrzcie, z tych różnych świątyń, bazylik, które były w Efezie, nic nie zostało. Tam są jedynie jakieś tam szczątki, ruiny tego amfiteatru, tam później jeszcze jakieś tam kolumny zostały, nie do końca wiadomo od czego. Ale chociaż tego miasta już nie ma i tych budowli już nie ma i tej wielkiej chwały i splendoru, jednak Efezjanie, którzy narodzili się na nowo, oni żyją dalej. I oni istnieją. I kiedyś, gdy wejdziemy do nieba, spotkamy się i być może tam się z kimś przywitasz i powiesz, zapytasz go, on cię zapyta, skąd jesteś, ty powiesz z Krakowa, a ty skąd jesteś, a on powie z Efezu, a ty wiesz, a ty, ale z tego Efezu, z tego czasu, kiedy tam Paweł działał i kiedy było to przebudzenie, on ci powie, tak, z tamtego czasu, prawda? I zobaczcie, oni żyją dalej, oni narodzili się na nowo, ponieważ uwierzyli w Chrystusa. I chociaż w Nowym Testamencie nie znajdziemy chyba ani jednej osoby z imienia, która mieszkała w tym Efezie, chociaż były osoby, które tam dotarły, jak tam Apollos, Pryscyla, Akwila, Paweł dwa razy, Tymoteusz, oni tam byli, ale z tych Efezjan nie wiemy, nie znamy tak po imieniu, prawda? Ale to nic, oni, ci ludzie są, Bóg ich zna. Więc zobaczcie, i do tych Efezjan, którzy właśnie zanurzeni w tym pogańskim, bałwochwalczym, okultystycznym świecie,
Tam Bóg posyła apostoła Pawła. Paweł zwiastuje Ewangelię. Z wielką mocą rozprzestrzenia się słowo pańskie aż do tego stopnia, że całe miasto zaczyna wrzeć i gotować się z tego powodu, że tutaj rzeczy się dzieją niesamowite, niezwykłe. A tam jeszcze jest jedna ciekawa historia w Dziejach Apostolskich opisana o tym, że Paweł wyganiał demony, no więc niektórzy pomyśleli sobie, no to my też będziemy wyganiać demony, chociaż oni nie byli nawróceni. No i było takich 7 synów z Cewy, takiego arcykapłana żydowskiego, którzy się wzięli za wyganianie demonów, no i tam poszli gdzieś w Efezie właśnie, namierzyli tam jakiegoś opętanego człowieka, no i zaczęli tam wyganiać te demony. Wyganiam ciebie w imieniu Jezusa, którego głosi Paweł, no nie? A demon się odezwał i powiedział, ja wiem, kim jest Jezus, wiem, kim jest Paweł, ale wy kim jesteście? I przepędził tych 7, tam ich pobił, jakoś tam poturbował ich. I jest napisane, że ta wieść, ponieważ ten opętany był znany w Efezie ze swojego opętania, ta wieść rozniosła się po całym mieście i wtedy całe miasto było zdumione tą wielką mocą Bożą i imię Jezusa Chrystusa było wychwalane, było wielbione i wieść o Ewangelii, o tym, że Jezus ma moc nad demonami, ten demon bał się i znał Jezusa i znał apostoła Pawła, że przez to jeszcze bardziej rozeszła się Ewangelia. Więc do tego miasta, w tym mieście Duch Święty używa apostoła Pawła, który pisze list do tych Efezjan i właśnie i mówi niesamowite rzeczy, zupełnie rzeczy fenomenalne i fundamentalne, o których Efezjanie nie słyszeli, nie wiedzieli. No i co do nich pisze? Pisze do nich tak, a Paweł z woli Bożej, apostoł Chrystusa Jezusa, do świętych w Efezie. Do świętych, a przecież oni tam, jak to my święci, my mamy świątynię, my mamy święte bożki nasze, ale to my jesteśmy święci, tak, dzięki krwi Jezusa Chrystusa. Do świętych w Efezie i wierzących w Chrystusa Jezusa, łaska wam i pokój od Boga, Ojca waszego i od Pana, naszego i od Pana Jezusa Chrystusa. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed obliczem Jego. Efezjanie, którzy to czytali, chyba się za głowę łapali, mówili, to są po prostu jakieś zupełnie fenomenalne, niesamowite, wspaniałe rzeczy, że Bóg nas wybrał przed założeniem świata, że w Jego oczach jesteśmy święci, nienaganni, że w Chrystusie Jezusie jesteśmy ubłogosławieni wszelkim duchowym błogosławieństwem. A co to oznacza? Że nie muszę już chodzić do świątyni, Kybele, Afrodyty, tam Wielkiej Matki, jakiegoś Serapisa, Dionizosa, Hadriana, Trajana, i składać tam nieustannie ofiary, i uświęcać się, i wznosić się na te poziomy, wyżyny, bo ja już jestem na wyżynach, już jestem w oczach Boga święty, nie muszę już chodzić do biblioteki Celsusa, grzebać w tych okultystycznych księgach, coś tam czytać, poznawać jakąś wiedzę, nie, bo ja już mam poznanie Boga, który jest moim Ojcem, który jest wszechmocnym Stwórcą. Więc wybrał nas przed założeniem świata i wybrał nas dlaczego? Dlatego, że wiedział o nas, że nasze życie, twoje życie, bracie, siostro, nie jest żadną tajemnicą dla Boga. Dlaczego jesteś w tym miejscu dzisiaj tutaj? Dlatego, że Bóg już kiedyś zaplanował, że usłyszysz Ewangelię, że dotrze do ciebie dobra nowina, że Bóg ma dla ciebie wspaniałe rzeczy, ma dla ciebie zdrowie psychiczne, ma dla ciebie harmonijne małżeństwo, ma dla ciebie pokój i radość w twoim sercu, że chce, abyś właśnie w takiej atmosferze żył, bo On wiedział o tobie przed założeniem świata, o tobie Karolu, o tobie Ola i Arek i Saszka i wielu, wszystkie imiona tutaj powinien wymienić. I patrzcie, On wiedział o nas i wybrał nas i przygotował dla nas błogosławieństwo i chce, abyśmy w tym błogosławieństwie, w świadomości tego błogosławieństwa, abyśmy żyli. I chociaż nam się wydaje to niesamowite, ale jednak. I myślę, że to również, co było absolutną nowością w tym politeistycznym świecie dla Efezjan, było to, że Bóg
jest ich ojcem. Bo tutaj Paweł pisze, właśnie nakreśla tą niesamowitą prawdę, że Bóg jest ich ojcem i to ojcem doskonałym, ojcem kochającym, opiekuńczym, mądrym, troskliwym i o wiele lepiej zajmującym się naszym życiem niż najlepsi spośród nas rodzice zajmują się życiem swoich własnych dzieci, że nasz Ojciec Niebiański, on dokładnie wie, czego i w jaki sposób, co potrzebujemy, w jaki sposób nas błogosławić. I patrzcie, że religie Grecji i Rzymu w tamtych czasach nigdy nie słyszały o męskim Bogu. Miały owszem swoje, który by posiadał tak wspaniałe cechy, jak Bóg Ojciec. Bo tam byli bogowie, prawda? Tam jakiś Mars, jakiś tam Zeus. Zeus, ten ojciec bogów, według tej mitologii greckiej miał swoją żonę, boginkę Herę, ale był po prostu patologicznym rozpustnikiem. Był uwodzicielem w tych mitach greckich na temat Zeusa, no to, że on ciągle zdradzał swoją żonę z jakimiś tam ziemiankami, nimfami, boginkami, płodził dzieci na lewo i prawo, przybierał jakąś postać, którą faktycznie nie był, żeby uwieść tam jakieś kobiety i to był taki Bóg. Bóg bogów, Zeus, prawda? No więc był kłamcą, oszustem, a dla Efezjan, którzy dowiedzieli się, że są pod opieką Boga, Ojca, który jest mężczyzną o szlachetnym, czystym charakterze, który kocha, który troszczy się, który jest odpowiedzialny, który się opiekuje i zajmuje się swoimi dziećmi, było czymś wyjątkowym i wspaniałym. Było czymś takim zupełnie nowym. Czymś, co ustanawiało również nowe standardy dla bycia ojcem, dla bycia mężczyzną dla tych Efezjan, że jeżeli chcesz być prawdziwym mężczyzną, jeżeli chcesz być dobrym ojcem, naśladuj Boga Ojca. W czym? No właśnie w tym, jakim być mężem, jakim być ojcem, jakim być opiekunem, jak się troszczyć, jak się zajmować, jak okazywać miłość, jak składać swoje życie za rodzinę, jak pomagać im, jak ochraniać ich, jak nie zasłaniać się żoną, tylko samemu brać odpowiedzialność w swoje ręce. Więc popatrzcie, oni wszystkiego tego się dowiadywali i było to dla nich coś wspaniałego, coś niezwykłego, coś naprawdę cudownego. Więc mogli wejść jakby w nowy poziom, w nowy etap swojego życia i jestem pewien, że z wielkim zdumieniem dowiedzieli się, że jedyny i najwyższy Bóg jest Ojcem, który wybrał ich przed założeniem świata, który dał swojego Syna, Pana Jezusa Chrystusa i że w wierze w Jezusa Chrystusa mamy wszelkie duchowe błogosławieństwo. Mamy pełną akceptację, że nie musimy się czuć zagubieni, odrzuceni, że nie musimy tam gdzieś się miotać i próbować swoją tożsamość zbudować w oparciu o wykształcenie, czy o pozycję w firmie, czy o jakieś różne tam rzeczy, metody, o wygląd, o tężyznę fizyczną, że nie, że możemy odpocząć w Chrystusie Jezusie, wiedząc o tym, że jesteśmy w 100% przez Boga przyjęci, jesteśmy uznani przez Niego za świętych i za nienagannych, a więc nie musimy się udoskonalać na sposób religijny. Nie musimy tam szukać jakichś metod umartwiania siebie i po prostu nie. Wchodzisz w społeczność z Jezusem Chrystusem w oparciu o dzieło dokonane przez Niego, krew przelaną na krzyżu i jesteś i uznajesz siebie za nowego człowieka. Za człowieka, który ma Boże błogosławieństwo, ma przychylność, ma łaskę Boga i możesz mieć z Nim kontakt. Więc Paweł zakładał zupełnie nowe fundamenty wiary. Mówił o rzeczach, o których oni w ogóle nie słyszeli i pokazywał im, że to, co mamy w Bogu Ojcu, to, co mamy w Chrystusie Jezusie, jest o wiele lepsze niż jakiekolwiek formy religijne, jakiekolwiek religie oparte na bożkach. Więc oni, tak jak Efezjanie, potrzebowali zupełnie nowego fundamentu i nowych przekonań do wzrostu naszej do ich duchowej tożsamości, tak samo i my, kochani. Tak samo i my. Nie tak bardzo różnimy się od Efezjan, bo również jeżeli chodzi o Polskę tutaj i prawdę Słowa Bożego, nie jest ona tak bardzo rozpowszechniona, jakbyśmy chcieli. Można byłoby w tej dziedzinie widzieć jeszcze duży, duży postęp i rozwój, więc my również potrzebujemy zmieniać swoje myślenie.
i przychodzić do Boga jako naszego Ojca, wiedzieć, że On się nami zajmuje, On się nam, o nas troszczy, że On nas kocha, że On również oczekuje od nas wejścia w prawdę Słowa Bożego i również świadomości, że jesteśmy czyści, święci, nienaganni w Jego obliczu. W jaki sposób? Przez Pana Jezusa Chrystusa. Tak jak tutaj na koniec czytamy w Efezjan 1:6-8, ku uwielbieniu chwalebnej łaski swojej, którą nas obdarzył w umiłowanym. Łaskę masz w Chrystusie Jezusie. W Nim mamy odkupienie przez krew Jego, odpuszczenie grzechów według bogactwa łaski Jego, której nam hojnie udzielił w postaci wszelkiej mądrości i roztropności. A więc w Nim mamy odkupienie przez krew Jego. W jaki sposób człowiek zostaje oczyszczony z grzechów? Tylko i wyłącznie przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Przez to, że Jezus zapłacił za nasze grzechy. Nie ma innej metody, innego sposobu że mamy również bogactwo łaski Bożej. Więc odkupieni przez krew Jezusa musiała być to dla Efezjan rzecz zupełnie zdumiewająca. Dlaczego? Dlatego, że oni, sposób w jaki oczyszczali się z grzechów polegał na tym, że gdy szli do świątyni, musieli coś zabrać ze sobą. Coś, co złożą w ofierze. Coś, co oddadzą jakiejś tam bogini, jakiemuś bożkowi i że on przychylnie popatrzy w oparciu o ten dar i tam zdejmie może jakąś klątwę, przekleństwo czy jakąś niechęć w stosunku do tego człowieka, dlatego że ktoś przyszedł ze swoim tam darem i złożył na ofiarę jakiemuś tam przez jakiegoś kapłana czy sam. Więc jako poganie, którzy praktykowali tą formę uświęcenia, dowiadują się niesamowitych rzeczy, że teraz w Chrystusie Jezusie już uświęcenie zostaje im dane, a Jezus dokonał pełnej, odkupieńczej ofiary i już nic nie muszą w tej kwestii robić, że mogą odpoczywać w miłości, w radości, już mogą zapomnieć o zdobywaniu sobie przychylności tych różnych tam Afrodyt i tych boskich matek i tych jakichś Serapisów, Dionizosów. Więc to, chociaż było to głęboko zakorzenione przez wielowiekową tradycję w ich kulturze, w ich rodzinach, tam to wszystko funkcjonowało dalej i teraz ich zadaniem było wyrwać się właśnie z tego kulturowego i religijnego uwarunkowania i wejść na poziom prawdziwego chrześcijaństwa w oparciu o Słowo Boże. Nie było to łatwe, ale było to możliwe i widać, że w tym Efezie to wielkie przebudzenie, które się dokonało, ono było wyrazem prawdziwego i głębokiego zaufania Bogu i radykalnego stanięcia po stronie Chrystusa Jezusa, prawdy Bożej, tej drogi pańskiej, o której mówi Paweł. I dzięki temu radykalnemu stanięciu po stronie Chrystusa Ewangelia się rozprzestrzeniała. I kochani, bądźmy radykalni w naszym chrześcijaństwie. Nie mówmy, że tylko tam, wiecie, będę stopniowo, tak odrobinkę będę mówić coś tam, żeby kogoś nie obrazić, żeby kogoś nie przykro mu się nie zrobiło. Nie, mówmy prawdę od początku do końca. Mówmy prawdę o Jezusie, o dokonanym dziele przez Niego, bo to być może będzie o wiele lepszą strategią niż właśnie takie kapanie przez całe miesiące i lata i takie oswajanie człowieka z Ewangelią, bo on czasami się nie oswoi z Ewangelią, ale się z Ewangelią jakoś tak oswoi na zasadzie, że już to nie robi na nim wrażenia, że po prostu już to wszystko on wie, słyszał i już nie czuje tej takiej potrzeby upamiętania się, bo on już to wszystko gdzieś tam ktoś mu w jakiejś formie powiedział. Nie, bądźmy radykalni w naszej wierze, w naszym działaniu. I może okazać się, że przyniesie to o wiele lepsze efekty niż takie głaskanie przez całe lata i takie tolerowanie rzeczy, które powinno się odciąć. Wiem, że Duch Święty da każdemu sercu, każdej osobie, która ma takie pragnienie, swoją moc i błogosławieństwo. I radykalne działanie przyniesie dobre efekty. Powiecie na to amen? Amen. Pomódlmy się. Ojcze, dziękujemy Ci za to, że Ty stanąłeś całkowicie po naszej stronie i to całkowite stanięcie po naszej stronie było wyrażone poprzez ofiarę Twojego Syna, Pana Jezusa Chrystusa.
że go dałeś, że go posłałeś tutaj, że dokonałeś odkupienia, Panie Jezu Chryste. Dziękujemy Ci za to, że przelałeś swoją krew i że Ty właśnie w taki radykalny sposób zamanifestowałeś miłość Bożą. Że nie tylko nauczałeś, nie tylko uzdrawiałeś, nie tylko mówiłeś o wolności, ale Ty to wszystko zademonstrowałeś w sobie samym. Że to Ty wziąłeś nasze grzechy na siebie, że to Ty pozwoliłeś przybić siebie do krzyża, że to Ty, Panie, przelałeś swoją krew i pokonałeś moce diabelskie. I gdy zmartwychwstałeś, to pokazałeś się jako zwycięski Bóg, jako ten, który posyła na świat swoich uczniów. I my dzisiaj prosimy Ciebie, abyś napełnił nas Duchem Świętym w takim stopniu, abyśmy byli na tyle odważni, by głosić Ewangelię, by dzielić się przy różnych sytuacjach, czy to w rodzinach, czy w miejscach pracy, czy gdzieś w jakichś spotkaniach, czy na ulicy, gdziekolwiek jesteśmy, abyśmy byli na tyle napełnieni miłością do Ciebie i mocą Ducha Świętego, aby Ewangelia się rozprzestrzeniała, aby, Panie, naprawdę to przebudzenie było widoczne w naszym życiu prywatnym, w naszym życiu rodzinnym, abyśmy razem się modlili z naszymi żonami, mężami, z naszymi dziećmi, abyśmy razem uwielbiali, oddawali chwałę Tobie i aby to przebudzenie było widoczne. Jest czas na to, aby wejść na następny etap duchowego rozwoju w naszych rodzinach, w naszym życiu prywatnym. Aby tego nie zaniedbywać, aby nie myśleć, że po prostu to się tak samoczynnie jakoś będzie działać. Nie. Mamy wszelkie narzędzia do tego, aby zmieniać się, aby być bliżej Ciebie, aby przebudzenie się rozpowszechniało. Dziękujemy Ci, wywyższamy Ciebie, dziękujemy Ci w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Kochamy Ciebie, Ojcze. Jesteś naszym wspaniałym opiekunem. Chcemy blisko Ciebie być. Chcemy żyć Twoim Słowem. Chcemy, aby Twoja prawda zmieniała nas, uwalniała i przekształcała na Twoją chwałę, na chwałę Królestwa Bożego. Amen.